jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Marka osobista bez tajemnic. Czy wiesz, jak ważna jest dzisiaj marka osobista? Dobrze przemyślane wartości, strategia komunikacji i konsekwencja w działaniu to klucz do sukcesu. W tym podcaście specjalnie dla słuchaczy WSB omawiamy zagadnienia dotyczące wzmacniania swojej pozycji, nawiązywania relacji i budowania marki eksperta. Marka osobista bez tajemnic. Podcast Wyższych Szkół Bankowych. Podcasty to audycje, które na całym świecie zdobywają coraz większą popularność i niezmiernie się cieszę, że Wyższe Szkoły Bankowe również postanowiły stworzyć dla swoich słuchaczy podcast. Nazywam się Joanna Cieślak-Ospalska, jestem PR-owcem i zajmuję się budowaniem wizerunku, komunikacją marketingową i mediami społecznościowymi, a tematem, który wyjątkowo sobie cenię, jest budowanie marki osobistej. Właśnie o budowaniu marki osobistej specjalnie dla słuchaczy studiów MBA będę mówiła w kolejnych odcinkach podcastu. Ten, a także pozostałe odcinki podcastu znajdziecie na stronie www.wsb.pl/podcast oraz w aplikacjach podcastowych, które możecie ściągnąć na swoje smartfony. Tam szukajcie podcastu MBA bez tajemnic. Zatem zaczynamy! Tematem tego odcinka podcastu jest budowanie marki osobistej. O samej marce osobistej mówi się wiele. Jest także wiele definicji, na które być może trafiliście. No i być może znacie także słowa Jeffa Bezosa, który mówi, że marka osobista to jest to, co inni mówią o nas, kiedy opuścimy pokój, czyli swojego rodzaju wrażenie, które pozostawiamy, czy też obietnica, którą jesteśmy. I ta definicja często pojawia się przy okazji różnych publikacji czy prelekcji. Ale ja dzisiaj chcę zwrócić uwagę na dwa inne cytaty, które według mnie są szczególnie trafne i być może Was także zainspirują i zainteresują. Zacznę od cytatu, na który trafiłam zupełnie przez przypadek i ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu to jest święty Augustyn. Posłuchajcie. I chodzą ludzie podziwiać szczyty gór i wzdęte fale morza i szerokie nurty rzek i przestwór oceanu i kręgi gwiezdne, a siebie zaniedbują. Ten cytat zapewne można interpretować w różnoraki sposób. Niesamowicie jednak pasuje do obserwacji, które poczyniłam na przestrzeni ostatnich 20 lat mojej kariery zawodowej, a mianowicie podziwiamy innych, zazdrościmy innym, chcemy być jak inni, a w ogóle nie doceniamy siebie. Nie doceniamy tego, co zdobyliśmy do tej pory, sukcesów, które mamy na koncie, nie doceniamy naszej wiedzy, nie doceniamy naszego doświadczenia. I wielokrotnie jako PR-owiec spotykałam się i spotykam cały czas z osobami, które wręcz chowają się za logotypem korporacji, w których pracują. Łatwiej jest im budować autorytet, posiłkując się znaną firmą, w której zajmują jakieś stanowisko. Łatwiej jest także im mówić o sukcesach firmy. Zdecydowanie trudniej z kolei mówić o sobie. I w sumie nie powinno nas to dziwić. Nie byliśmy uczeni, jak mówić o swoich dokonaniach, a w wielu domach cały czas panuje przekonanie i wpaja się najmłodszym, że wręcz nie powinni o sobie mówić, że skromność i pokora to według wielu wciąż najważniejsze cechy. Tymczasem budowanie marki osobistej to uświadomienie sobie tego, jak ważne jest postawienie właśnie na siebie, to także zauważenie swojego potencjału i aktywna obecność tam, gdzie możemy budować swój wizerunek, gdzie możemy budować swoją widoczność i obecność, zwłaszcza jeżeli chcemy budować markę eksperta. XXI wiek to czas internetów, to czas mediów społecznościowych. Tam często kręci się, odbywa się nasze życie, ale także tam rozwijamy naszą karierę, korzystamy z online networkingu, poszukujemy rekomendacji, kontaktujemy się z klientami, zdobywamy informacje, być może kontaktujemy się z potencjalnymi pracodawcami, może sami właśnie tam szukamy pracowników. I chociaż oczywiście nikt nas nie zmusza do obecności w mediach społecznościowych, nie ma takiego przymusu, to nie ukrywajmy, że często ci, którzy są tam obecni i dzielą się swoją wiedzą, zyskują nowe możliwości rozwoju kariery. Dzięki temu, że są widoczni, budują tam swoją markę, budują swoją reputację, otrzymują w zamian więcej możliwości. Oczywiście obecność w internecie niesie za sobą także pewne konsekwencje i nic, co zostało raz wrzucone do sieci, nie zniknie. Musimy o tym pamiętać. Dlatego budując markę osobistą musimy być świadomi odpowiedzialności za publikowane przez nas treści. Musimy być też świadomi tego, że każdy nasz ruch w internecie będzie działał na naszą korzyść albo na naszą niekorzyść.
No i to my musimy wybrać, jakie działania podejmiemy. I jeszcze do niedawna jedynym sposobem na dotarcie do szerokiego grona odbiorców były publikacje w mediach tradycyjnych, zarówno te bezpłatne, jak i płatne. Tymczasem dzisiaj wielu twórców internetowych ma zasięgi porównywalne, jeżeli nie większe, od mediów tradycyjnych, a do tego sami decydują, kiedy i jakie treści emitują. Media tradycyjne wciąż są prestiżowe, media internetowe z kolei dają nam duże zasięgi. Przy tych pierwszych jesteśmy zdani na łaskę i niełaskę dziennikarzy, przy tych drugich sami tworzymy treści, sami dbamy o ich dystrybucję i sami nimi zarządzamy. I chociaż internet daje nam mnóstwo możliwości, może nam dać na przykład pracę, trzeba pamiętać, że może nam także tę pracę zabrać. Nie jeden był przypadek, gdy pracownicy otwarcie krytykowali swoich szefów, czy miejsce pracy, czy kolegów z pracy i na tej podstawie zostali zwolnieni z pracy. Zatem warto pamiętać, że to, co piszemy w mediach społecznościowych, może zadziałać na naszą korzyść albo niekorzyść, zatem niezmiernie istotne jest to, byśmy pomyśleli, zanim opublikujemy jakąkolwiek treść w internecie. O tym, jak ważne jest dbanie o swoją markę osobistą, wie Jay-Z. Jest nie tylko raperem, ale także biznesmenem, jednym z najlepiej zarabiających artystów i przedsiębiorców w Stanach. Jay-Z twierdzi: I am not a businessman, I'm a businessman. Nie jestem biznesmenem, jestem biznesem. Tak, umówmy się, że tak moglibyśmy to przetłumaczyć. I to jest drugi z cytatów, o których wspomniałam na początku tego odcinka. Jay-Z doskonale wie, jak ważna jest marka osobista, wie, że to, czy odniesiemy sukces, czy nie, zależy od sposobu, w jaki przedstawiamy sami siebie. Jeżeli nie chcemy postawić na siebie, jeżeli nie chcemy w siebie uwierzyć, to właściwie dlaczego ktokolwiek inny miałby to zrobić? Gdy mamy silną markę osobistą, pracujemy na własny rachunek. Sami wytyczamy sobie ścieżkę, sami wybieramy interesujące nas propozycje, odrzucamy te, które nas nie satysfakcjonują. Silna marka osobista daje nam komfort wyboru i decydowaniu o swojej karierze. Marka to Ty i Twój sukces zależy od Ciebie. Spotykam się z opiniami, że personal branding, czyli budowanie marki osobistej, potrzebny jest osobom, które szukają nowej pracy albo chcą zmienić dotychczasowe miejsce zatrudnienia. Jednak budowanie marki osobistej przyda się także wtedy, kiedy jesteśmy zadowoleni z naszej aktualnej pracy, ale chcemy ją w jakiś sposób ulepszyć, może chcemy awansować, może chcemy lepiej wykorzystać nasze umiejętności. Wtedy te podstawowe pytania, które dotyczą marki osobistej, świadomości siebie, świadomości talentów, są niezmiernie istotne. No właśnie, zanim jednak zaczniemy budować markę osobistą, musimy uświadomić sobie przede wszystkim cel, który chcemy osiągnąć, czyli innymi słowy, po co nam silna marka osobista, po co nam widoczność i po co nam rozpoznawalność. Bardzo często spotykam się ze stwierdzeniem: ja nie potrzebuję marki osobistej, wolę się skupić na pracy, po co mi to całe zamieszanie itd., itd. Tymczasem rzeczywistość jest taka, że spośród dwóch osób, które mają podobne doświadczenie i podobną wiedzę, wybrana będzie na przykład do awansu czy do nowego projektu ta, która potrafi o sobie mówić. Po prostu. Zatem celem może być na przykład budowanie marki osobistej, po to, abyśmy byli wyborem numer jeden spośród osób działających w tej samej branży, żebyśmy byli wyznacznikiem poziomu, do którego dążą inni. A silna pozycja, pozycja eksperta z kolei zapewni nam lepszą pozycję na rynku, nowe kontakty i rozpoznawalność branży, a co za tym idzie, ciekawsze zlecenia czy propozycje pracy zapewni także wiarygodność, wzmocni tę wiarygodność. Gdy zatem wiemy, co jest naszym celem, a na to pytanie każdy odpowiada sobie indywidualnie, zastanówmy się, jakie elementy są niezbędne podczas budowania marki osobistej. U podstaw każdej marki osobistej są wartości. Co jest dla Ciebie ważne? Jaką wartość chcesz akcentować? Czy to będzie wiedza, a może przywództwo, perfekcyjność, terminowość, praca zespołowa, czyli inaczej, czego obietnicą jesteś? Gdy już uświadomimy sobie te wartości, czas by je komunikować. No i pamiętajcie, że nasze komunikaty muszą się zbiegać z rzeczywistością. Nie jest żadnym problemem, nie jest żadną trudnością kreowanie wizerunku, tworzenie czegoś, co nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości, ale niestety konfrontacja tego, co online z tym, co offline, może być i często jest dla nas bardzo bolesna. Na moich szkoleniach uczestnicy często podają przykłady marek osobistych, które mają doskonałą komunikację w mediach społecznościowych. Często są podawani jako wzór, ale niestety w kontakcie bezpośrednim cały ten urok znika. Zatem nie dajmy się w to wplątać. Pamiętajmy, że autentyczność jest dzisiaj jedną z największych wartości marki, a informacja o tym, że w kontakcie indywidualnym
wcale nie jesteśmy takimi specjalistami, takimi profesjonalistami, na jakich się kreujemy, szybko trafi niestety do obiegu. Dlatego nie twórzmy wizerunku, który nie jest zgodny z prawdą. Kolejnym ważnym pytaniem zupełnie na początku budowania marki osobistej będzie pytanie o to, co jest naszym wyróżnikiem. Co wyróżnia Ciebie na tle konkurencji? Czy to są jakieś wyjątkowe umiejętności? A może to jest sieć kontaktów? Studia MBA są świetnym miejscem, żeby zdobywać nowe znajomości biznesowe. A może to są osiągnięcia i referencje potwierdzające Twoje umiejętności? Czyli co Ciebie wyróżnia? Jednym z doskonałych miejsc, gdzie można budować swoją markę, akcentując swoje wartości i wyróżniki, jest oczywiście strona internetowa. To jest nasze miejsce dowodzenia, miejsce, w którym powinna się skupiać uwaga, nasza uwaga, gdzie powinny się znajdować wszystkie informacje o nas, o naszym doświadczeniu. Ta strona internetowa powinna też informować o tym, jakie korzyści odniosą inni ze współpracy z nami. To jest też miejsce na to, żeby umieścić swoje referencje. Ta strona nie musi być bardzo rozbudowana. Ważne jest jednak, by przedstawiała nasze dotychczasowe doświadczenia, mówiła o możliwościach współpracy i oczywiście pozwalała się z nami skontaktować. To oczywiste. Nie zapominajmy jednak o networkingu. Internet umożliwia nam zawieranie znajomości online i często jest to doskonały sposób, który można wykorzystać przy okazji rozwoju kariery. Do dyspozycji mamy na przykład LinkedIn, służący do kontaktów zawodowych, ale i Facebook już od dawna idzie w kierunku profesjonalizacji. Dzięki odpowiednim treściom postów możemy zwrócić na siebie uwagę potencjalnych klientów czy pracodawców. Kluczem jednak jest przygotowanie odpowiedniej strategii i kiedy już uświadomimy sobie cel i przygotujemy strategię, konsekwencja i sprawdzanie co jakiś czas, czy wybrany przez nas sposób działania faktycznie się sprawdza. Budowanie marki osobistej to nie jest zajęcie na chwilę, to nie jest zajęcie na tydzień, na miesiąc, czy nawet na 3 miesiące, to jest zajęcie tak naprawdę na całe lata. Na początku może być trudno, na początku musimy przełamać pewne bariery, bo kiedy chcemy stworzyć swoją stronę internetową, kiedy chcemy częściej informować o sobie, kiedy chcemy umieszczać swoje zdjęcia w internecie, kiedy chcemy pisać artykuły branżowe, kiedy chcemy pokazywać się jako specjalista w danym temacie, to często wystawiamy się pod opinię osób innych. I ta sytuacja dla wielu osób może być niekomfortowa, mogą czuć się źle, może im się wydawać, że zbyt dużo mówią o sobie, że jest to pewien sposób, pewne pokazywanie braku skromności, że tak się nie powinno robić. Ale z drugiej strony są te wszystkie korzyści, które mamy i świadomość, że te czasy, w których żyjemy, to są czasy osób, które są z jednej strony pewne siebie, z drugiej strony pełne pokory wobec tego, czego jeszcze nie potrafią i z trzeciej strony to są czasy osób, które potrafią się komunikować i potrafią mówić o tym, co jest ważne. Tym odcinkiem podcastu chciałabym Was zachęcić i zainteresować tematem budowania marki osobistej. Chciałabym, abyście zrozumieli, jak istotne budowanie marki, postawienie na siebie, pokazywanie siebie w tych takich momentach związanych z Waszą pracą zawodową, ale także z Waszymi pasjami, pokazujące Was od strony profesjonalnej, jak dużo możecie zyskać, inwestując w siebie, inwestując w to, żeby tak naprawdę być własnym PR-owcem i dbać o siebie tak, jak być może dbacie o inne marki. Promocja samego siebie może być niekomfortowa, ale tylko i wyłącznie od Was zależy, jak ona będzie wyglądała. Możecie prowadzić promocję z klasą. Jestem o tym przekonana. W kolejnym odcinku podcastu opowiem o podstawowych krokach podczas budowania marki osobistej, o misji, o wizji, o strategii, o tym, co pozwoli Wam ruszyć pełną parą i budować silną markę osobistą. Ten i kolejne odcinki podcastu znajdziecie oczywiście na stronie wsb.pl/podcast oraz w aplikacjach podcastowych, które ściągniecie na swoje smartfony. Szukajcie tam podcastu MBA bez tajemnic. Tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku. Joanna Cieślak-Ospalska. Marka osobista bez tajemnic. Podcast Wyższych Szkół Bankowych.